Czy strategia pomaga w prowadzeniu biznesu? Jak ją stworzyć? I czy wideo może być jej częścią? Do tego tematu zaprosiłam kobietę, która do marketingu i strategii ma zdrowe podejście, a przede wszystkim lata doświadczenia w temacie. Witam Cię w siódmym odcinku podcastu Wokół Wideo. Tym razem odcinek o wideo w kontekście strategii kobiecej marki. Dzięki niemu zaczniesz bardziej świadomie używać wideo w swoim biznesie, poszerzysz swoją wiedzę. Oswoisz się z tematem, poznając perspektywy innych kobiet używających wideo do swojego biznesu. Zapraszam, Aneta Młodzikowa. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu wideo. Tym razem e, mam wspaniałego gościa, gościnie e, tutaj w przestrzeni właśnie internetowej. E, Ania Ganew, siła marki, strategia marketingowa. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry, witam się z tobą, witam się z wami, słuchaczkami, słuchaczami, jeśli też jesteście. Bardzo mi miło. Dziękuję Ci, Aneta, za to, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy. Ja już bardzo długo się zbierałam do tej rozmowy z Anią, ponieważ już znamy się od jakiegoś czasu i już kiedyś miałyśmy przyjemność rozmawiać właśnie o wykorzystaniu wideo. Natomiast obie weszłyśmy w nowy format w podcast i, i gdzieś tam nawzajem właśnie się motywujemy też do tego, że kolejny odcinek, kolejny odcinek, także tym razem próbujemy właśnie w tym formacie, bo naprawdę to jest bardzo praktyczna i wygodna forma przyswajania wiedzy, a jednocześnie, a nie bardzo cenię za jej wiedzę i fachowe podejście do kwestii marketingowych, zresztą sama miałam ogromną przyjemność pracować z nią nad własną strategią marketingową, także... Na pewno będą odniesienia do tego, ponieważ to jest praca, która jest bardzo, bardzo wartościowa. Bardzo Ci dziękuję za taki miły wstęp. <laughs> <laughs> Okej, okay, słuchajcie. Ani, o Ani i o jej wiedzy możecie więcej posłuchać na jej podcaście Siła Marki. Tymczasem ja chciałabym Cię dzisiaj podpytać trochę o wykorzystaniu wideo w promocji marki, tak? Przede wszystkim jakbyś trochę więcej na początku powiedziała o swojej pracy, tak, żeby przybliżyć tak w paru zdaniach w ogóle, co to jest strategia marketingowa, bo może nie każdy nie każdy jakby ma pełny ogląd tego, czym to się je. I później właśnie, żebyśmy mogły porozmawiać o tym, jak to wideo wykorzystać w tej swojej strategii. Okej. Okay. Postaram się tak w kilku słowach, kilku zdaniach na temat strategii marketingowej, bo y, dla mnie to jest temat niewyczerpany, ale tak, y, tak w kilku zdaniach pod kątem strategii marketingowej dla małego biznesu, y, bo wiem, że Twoimi słuchaczkami, y, tak samo jak moimi, są w większości kobiety, które prowadzą swój mały biznes. Y, więc y, postaram się Wam powiedzieć króciutko o tym, po co jest strategia marketingowa małemu biznesowi. I dlaczego w ogóle taki mały biznes, tą strategię marketingową, no fajnie, żeby miał. Przede wszystkim, przede wszystkim po to, żeby nie marnować czasu, dlatego, że jeśli się nie jest specjalistą od marketingu, nie zajmowało się nigdy tematami marketingowymi wcześniej, a w większości sytuacji tak jest, tak, że jak ruszamy ze swoim biznesem, to o tym marketingu nie mamy, znaczy nie mamy dużej wiedzy, a, a już praktycznie w ogóle doświadczenia to opracowanie sobie takiej strategii marketingowej, która da nam możliwość określenia celów i tego, jak te cele osiągnąć, pozwoli nam zaoszczędzić dużo czasu i myślę, że też sporo nerwów i jakichś ewentualnych frustracji. Stąd od trzech lat pracuję właśnie z właścicielkami małych marek, małych biznesów i pomogę, pomagam im tworzyć takie strategie marketingowe. Ja się marketingiem i komunikacją marki zajmuję od 15 lat, także pracowałam przez ten czas z różnymi, z różnymi branżami, z różnymi firmami. Ostatnio na spotkaniu z. Klientkami mówiłam, że pracowałam z około 200 firmami. I to nie dlatego, że bardzo często zmieniłam pracę, tylko dlatego, że zdecydowanie większość czasu pracy w marketingu to była praca po stronie agencji marketingowych, więc równolegle pracowałam z wieloma klientami. I teraz się staram to swoje doświadczenie i wiedzę, to wszystko, co przerobiłam przez te kilkanaście lat, przekładać na pracę w małych biznesach. Także myślę, że ta strategia to jest taka trochę. Nawigacja, która nam pomaga dotrzeć do celu. Tak, no super to ujęłaś właśnie ten, to, to skojarzenie z mapą. Gdzieś tam wspominasz w swoich podcastach, to jest bardzo fajne. I jednym z punktów na tej mapie jest właśnie wideo. To jest temat, który mnie najbardziej tutaj interesuje właśnie w kontekście twojej pracy my same miałyśmy okazję pracować nad moim produktem Regdea, gdzie właśnie ta strategia była dla mnie po prostu objawieniem w sensie tego, że jakby sama nie ogarnęłabym tych wszystkich rzeczy, które są związane z ułożeniem klocków na właśnie na osi czasu, i uświadomieniem sobie, że sama kampania, jakby samo promowanie nie jest właściwie tym tylko momentem, kiedy informuję i już, tak? tylko to jest szereg, szereg informacji, które posyłam w świat, po to, żeby jakby wiadomo, finalnym efektem jest sprzedaż, ale tak naprawdę to jest oswojenie odbiorców z tym produktem, właśnie, który, który tworzę, a z drugiej strony w ogóle w zrozumieniu, czy mi jest to potrzebne, tak? czy osoba, która mnie słucha. Ona tego potrzebuje na ten moment, czy jest gotowa i, i jak to się przełoży na jej biznes. No a powiedz właśnie, jak to wygląda w kwestii wideo, w wykorzystaniu go w takich małych i średnich kobiecych biznesach z Twojej perspektywy. Wiesz co, powiem Ci, że wydaje mi się, że na przestrzeni tych ostatnich trzech lat, jak pracowałam, odkąd zaczęłam pracować z, z małymi biznesami, to wideo pojawiło się w strategii i w działaniach każdej klientki, z którą pracowałam. Jest na ten moment po pierwsze, duża, są dużo możliwości, jeśli chodzi o dystrybucję tego wideo. W większości małe biznesy skupiają się w działaniach promocyjnych, na mediach społecznościowych. Czyli mówimy tutaj o Facebooku, Instagramie, YouTubie, coraz częściej TikToku, e, który już tylko w ogóle wideo stoi, mm, ale też coraz częściej pojawiają się materiały wideo na stronach internetowych, e, coraz częściej pojawiają się materiały wideo na blogach, które, do, e, które w czyst, czysto teoretycznie bardziej nam się kojarzą z formą e, dłuższego tekstu. Ale to już też nie jest do końca tak, dlatego że często co, coraz częściej się też właśnie e, pojawiają wpisy na blogach w formie wideo. Także m, wydaje mi się, że marketing i działania promocyjne małego biznesu są na ten moment nierozerwalne z formą wideo. E, ja już, jeśli chodzi o, o tą branżę, taką marketingową, od y, na pewno dzisiaj. 10 lat i jak nie dłużej słyszę, że ten rok jest rokiem wideo i tak to przez lata było powtarzane, ale nie do końca miałam poczucie, że coś za tym stoi, bo faktycznie bardzo duże marki z bardzo dużymi budżetami wykorzystywały tych form wideo coraz więcej te 10-8 lat temu. Ale jeśli chodzi o małe biznesy, to faktycznie kilka ostatnich lat to już są lata wideo. Ja ostatnio już nawet klientowi w ramach oferty na taką dużą strategię nie wysłałam prezentacji, tak jak to się robiło zawsze, tylko pierwszy raz nagrałam mu ofertę w formie wideo, bo Myślę, że to też przez, kwe, przez to, że nagrywam podcast, jakby w ogóle forma mówiona komunikacji jest dla mnie dużo łatwiejsza i, i dostępniejsza. Tak, jest mi się łatwiej wyrazić w ten sposób, niż to spisać. Więc już doszłam nawet do tego, że oferty klientom robię, y, robię w formie wideo. No, jest to, jest to na pewno o wiele prostsze w przypadku tego, kiedy nie masz oporów też przed nagrywaniem. Do tego jeszcze dojdziemy. Ja zresztą też ostatnio bardzo ciekawą formę z wykorzystaniem wideo znalazłam, którą Ty też zresztą gdzieś tam opowiadałaś o tym, żeby w mailu po prostu wykorzystać, tak? Ten fragment mm -hmm. swojego wideo i jedna z osób, którą gdzieś tam subskrybuję, miała fragment opisu swojej oferty, właśnie w formie nagrania, tak? To była mm -hmm. gdzieś tam oferta coachingowa, więc tym bardziej to się wpisywało. Tak, myślę, że formy wideo w ogóle się będą pojawiały coraz częściej w, w miejscach, które nie do końca są dla nich, znaczy były dla nich do tej pory oczywiste. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej na blogach, czy na przykład właśnie w, w mailach, czy w newsletterach. A powiedz mi, jak to wygląda pod kątem Twojej pracy z klientami, a jeśli chodzi o wideo? Czy to Ty rekomendujesz, czy osoby, z którym, z, które z Tobą pracują, mówią: Ja bym chciała wykorzystać wideo? No, wiesz co, w większości moje klientki same już yy, mają świadomość tego, że wideo jest dobrą formą promocji i chcą to wideo wprowadzić. Na, w zależności od tego, na jakim etapie jest ich biznes, często na samym początku jeśli dopiero ruszają z mediami społecznościowymi, to myślą o tym wideo y, raczej tym w, takim, w takim formacie y, domowym mówienia do telefonu. Y, w większości są to, y, są to stories, na których się pokażą. Bardzo dużo zmieniło się, jeśli chodzi o temat wideo w momencie, kiedy na Instagramie popularne stały się rolki. Po pierwsze, dlatego, że było bardzo duże ciśnienie ze strony mediów społecznościowych i może inaczej, ze strony specjalistów, którzy zajmują się mediami społecznościowymi w temacie tego, żeby te rolki tworzyć no i ta rolka już musi być w formie wideo, tak. Ona teoretycznie może być nawet zmontowanym cyklem zdjęć, ale w dalszym ciągu, finalnie jest to format wideo. Ale też, te, też w sumie ze strony samego Instagrama, który bardzo mocno w zeszłym roku zwiększał zasięgi rolek kosztem zasięgów innych formatów. Więc faktycznie, jak pojawił się format rolek, to też zauważyłam po stronie moich klientek, że chęć na tworzenie wideo jest u nich coraz większa. Czy ja to rekomenduję? Tak. Przy czym. Nie naciskam, jeśli ktoś nie jest gotowy, bo czasami potrzeba trochę czasu, tak jak powiedziałaś wcześniej, odnośnie tego, że ja ofertę klientowi wysłałam w formie wideo. Że, że jak się już ma jakąś tam łatwość, to też nie jest tak, że ja tą łatwość, jeśli chodzi o wideo, miałam zawsze. Zresztą tworzyłyśmy razem materiały wideo 2, i jeden z nich był zaraz na samym początku, jak, jak zaczęłam jakiekolwiek formaty wideo wykorzystywać u siebie, i sama wiesz, że wcale to nie było dla mnie łatwe. Więc to pokazuje, że z czasem jest coraz łatwiej, bo pewnie dwa lata temu czy trzy lata temu nie zdecydowałabym się na to, żeby wysłać ofertę do dość dużej firmy, w której wiem, że będzie się z nią zapoznawał cały zarząd w formie wideo, a nie po prostu prezentacji. Więc ja nie naciskam moich klientek, jeśli one się jeszcze nie czują na siłach, ale też widzę, że się bardzo dużo zmienia wiesz, w, tym, w tym obszarze. Że już nie ma takiego, takiej dużej obawy przed, przed pokazywaniem się i przed, przed kręceniem wideo w celach promocyjnych dla siebie. Tak, no właśnie, to jest rzeczywiście ten duży proces związany z ośmieleniem się, z przyzwyczajeniem się do tego formatu. Jak już się naoglądasz sama siebie w internetach i, i twierdzisz, że to nie boli, i, i da się jakoś a to. To zdecydowanie jest łatwiej i ja też właśnie mam tego świadomość, pracując na różnych etapach, tak, od edukacyjnego po, po reklamowy. Natomiast powiedz mi, właśnie, jeśli już ktoś zdecyduje, twoja klientka, tudzież w ogóle, jak to widzisz? Nie, jak już decydujemy się na to, żeby to wideo stworzyć profesjonalnie, tak, zainwestować w profesjonalną realizację. Czyli nie te szybkie formy tak rolkowe, chociaż czasami na rolki też się przerabia te nasze wideo reklamowe. To powiedz, jak go wykorzystać maksymalnie, żeby ono pracowało, żeby ono zarabiało na siebie. Gdzie się tylko da. <śmiech> <śmiech> Mówiąc w skrócie. Wiesz co, jakby zaczęłam dzisiaj od tego, że powiedziałam, że mamy bardzo duże możliwości dystrybucji tego wideo. I to jest największy plus, bo faktycznie jesteśmy w stanie to wideo wykorzystać w każdym kanale naszej komunikacji. I nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz tworzyły kolejne swoje kanały. E, mówiąc kanały, chodzi mi właśnie o profile w mediach społecznościowych czy strony, czy blogi i tak dalej, tylko wykorzystały to w miejscach, w których już jesteśmy. Bo w tym momencie e, nagrywając profesjonalne wideo, jesteśmy w stanie je w całości Wykorzystać na stronie internetowej, na YouTubie, na profilu na Facebooku, na Instagramie. Możemy je wysyłać jako, jeśli to, to wideo dotyczy jakiejś autoprezentacji, tak? Prezentacji nas, na naszej usługi, to możemy je wysyłać w formie właśnie oferty do naszych klientów. Możemy to wideo też sobie przemontować. I zrobić z niego, tak jak wspomniałaś, krótsze formy, czyli na przykład rolki. Możemy i, i te rolki ro, Rolka to jest format Instagramowy, ale możemy też to wykorzystać na TikToku, możemy to wykorzystać na YouTube w formie shortsów. To jest dobry materiał, który dociera dobry materiał do tego, żeby dotrzeć do nowych osób do nowych użytkowników bo to są te formaty które faktycznie są są premiowane przez media społecznościowe żeby im zwiększyć zasięgi. Także fajnie zrobiony materiał promocyjny który który opublikujemy zarówno w całości jak i we fragmentach pozwala nam też dotrzeć do zupełnie nowych osób. Czyli on może nam spełnić różne cele na dobrą sprawę bo z jednej strony może hmm, pozwolić nas lepiej poznać. Tym klientom bądź potencjalnym klientom, którzy już mieli z nami styczność, ale może być też tak, tym pierwszym kontaktem, który zachęci do tego, żeby albo zacząć nas obserwować w mediach społecznościowych, albo zapisać się na naszą e, listę newsletterową, a może też być ten e, format wideo domknięciem sprzedaży, tak zwanym, czyli faktycznie wykorzystanym jako oferta, więc możliwości wykorzystania tego później. Ja uważam, że są nieograniczone, tak? W sensie możemy to, wiesz, w różnych formatach, w różny sposób pokazywać. Warto też, jeśli się stworzy fajny materiał wideo, profesjonalny, zainwestuje się w to czas i też jakiś budżet, później pomyśleć o tym, żeby go sobie jeszcze dodatkowo podpromować. Jest możliwość płatnych kampanii w mediach społecznościowych. One na dobrą sprawę nie mają bariery wejścia w tym momencie. To jest bardzo duży plus, bo już z budżetem kilkunastu złotych jesteśmy w stanie sprawić, że nowe osoby, które są z naszej grupy docelowej, czyli są potencjalnymi naszymi klientkami, klientami, mogą ten materiał wideo zobaczyć. Także, co jest najważniejsze żeby jak już się nagra to wideo to żeby faktycznie później je wykorzystać i postarać się je dystrybuować czyli pokazywać tak za pośrednictwem każdego dostępnego narzędzia jakie mamy a mamy tych możliwości bardzo dużo tak, to jest rzeczywiście tutaj ogrom po prostu możliwości, które można wykorzystać jeśli chodzi o wideo. Natomiast z twojej perspektywy też i z perspektywy trochę pracy ze mną mnie, bo nagrywałyśmy też razem profesjonalny materiał, powiedz mi, czym dla ciebie się różni? Profesjonalne nagrywanie wideo, od takiego wideo, gdzie łapiemy za telefon i, no i nagrywamy te nasze rolki, jakieś tam różne materiały spontaniczne, z, najczęściej z telefonu. Już co, to, że mamy możliwość nagrania sobie same materiału, to jest super opcja do takiej komunikacji codziennej. W momencie, kiedy dzielimy się albo treściami edukacyjnymi, Albo mamy w swojej strategii komunikacji to, że chcemy pokazać też tak trochę siebie prywatnie i to, co się u nas w życiu dzieje. I do tego ta forma, gdzie łapiemy za telefon i nagrywamy, ona jest najlepsza. Wiesz, nawet ciężko by nam było pewnie nagrywać wszystkie materiały profesjonalnie, bo to by oznaczało, że musi nam na co dzień towarzyszyć ktoś, kto będzie te materiały z nami nagrywał. Ale jeśli chcemy nagrać materiał, który ma być taką naszą wizytówką, to uważam, że stworzenie go w sposób profesjonalny daje nam dużo większe możliwości. Po pierwsze, jesteśmy się w stanie do tego przygotować, przemyśleć sobie, co chcemy powiedzieć, jak chcemy powiedzieć. Schodzi nam z głowy cały ten ciężar techniczny. Czyli my się już nie musimy zastanawiać, a gdzie sobie ten telefon ustawię, a jak, a jak, żeby mi dobrze światło, żebym dobrze wyglądała, i tak dalej. I wtedy wiesz, zamiast się skupiać na tym, co powiedzieć, jak powiedzieć, to my się skupiamy nad, nad tematami technicznymi, które no nie czarujemy się. Ja wiem, że mamy możliwości nieograniczone, ale na przykład ja technicznie. W wielu tematach, no jestem słaba, tak? I też nie chcę mi się poświęcać na to czasu. A w momencie, kiedy, kiedy nagrywamy sobie to profesjonalnie, to to w ogóle nas, z, z nas schodzi, tak? I o, wydaje mi się, znaczy, wydaje mi się, no nawet mi się nie wydaje, tylko jakby odbiór przez klienta tego materiału profesjonalnego, a tego materiału, który sobie nagrywamy same, jest zupełnie inny. I o ile to nasze życie codzienne pokazywane w materiale nagrywanym samodzielnie jest OK dla każdego odbiorcy, już odchodzimy coraz bardziej od tego takiego wymuskanego i idealnego Instagrama i tego, że w ogóle, wiesz, żeby zrobić głupie stories, to musimy mieć super przestrzeń, full make-up i nie wiadomo co, tylko już zaczynamy faktycznie pokazywać się, wiesz, naturalnie i tak dalej. To, to jeśli chodzi o pokazanie klientowi, tego, czym się zajmujemy, pokazanie naszego produktu, czy usługi, wskazanie, w czym mu możemy pomóc i dlaczego fajnie z nami współpracować, to tutaj uważam, że taki profesjonalny materiał no, po prostu robi nam robotę. Też też świadczy trochę może o tym, że, że ta nasza działalność jest na jakimś takim bardziej zaawansowanym poziomie. Że już wiesz, podchodzimy do tego tematu w bardziej przemyślany sposób. A na konkurencję mamy dużą, co nie, więc w każdej branży nie, nie, w sumie to teraz nieważne, czym się zajmujemy. Ja naprawdę nie trafiam na klientki, a przychodzą do mnie dziewczyny z przeróżnych tematów zarówno zajmujące się gdzieś tam rozwojem, jak i pracą z ciałem, jak i kwestiami jakimiś takimi bardziej duchowymi, ale też dziewczyny, które robią produkty fizyczne. Gdzieś tam w obszarach, w obszarach i tak dalej. I wszyscy mamy dużą konkurencję. Nie ma teraz chyba po prostu branży, w której konkurencji nie ma. I zrobienie sobie fajnego wideo w formie wizytówki też się pozwala trochę. Z, z, jesteśmy w stanie pokazać, co nas wyróżnia, co nie? Tak, no myślę, że to jest właśnie to, o czym wspominasz, czyli mm, taki level wyżej, kiedy już pokazujemy ten profesjonalną stronę. Dla mnie to też jest takie porównanie w sensie sesji zdjęciowych, nie? że jak mamy te mm -hmm. zdjęcia takie, które używamy gdzieś tam do różnych materiałów, folderów, strony, na jakieś profilowe zdjęcia, a z drugiej strony no, są też te selfie gdzieś tam robione, backstage, e, które wiadomo, że nie muszą być super pro i, i to też jest wystarczające. Nie? Myślę, że tutaj jakby Głównym też przesłaniem wideo jest ta autentyczność, nie? W sensie pokazywania się, ale w taki właśnie prawdziwy sposób, nie? Jak, jak właśnie poprzez to, że mówimy do tej kamery, że pokazujemy swój vibe, że ta druga osoba, zwłaszcza w tych branżach rozwojowych może nas poznać i zobaczyć, czy w ogóle jakby twoja energia, twój, twoje Swoja całość im odpowiada, i zwłaszcza w tym konkurencyjnym rynku, kiedy mamy taką możliwość, gdzie jedna osoba będzie miała to wideo, a druga będzie miała tylko napisane na stronie, czym się zajmuje, no to wiadomo, że gdzieś tam to, to wideo chyba wygra. Tak, no bo łatwiej jest sprawdzić, czy jest flow. A to jeśli chodzi o pracę, szczególnie jeśli to jest właśnie jakaś, jakaś praca rozwojowa praca jeden na jeden. To jest y, szczególnie ważne, wydaje mi się w każdym obszarze. Ja też wiem, że y, przychodzą jak klientki do mnie przychodzą, to są w stanie między innymi po materiałach wideo, które mogą obejrzeć albo na stronie, albo na y, moich mediach społecznościowych też gdzie Gdzieś tam mają jakąś namiastkę tego, czy, czy będzie to flow pomiędzy nami, tak? czy, czy jakby mój sposób bycia i komunikacji jest dla nich ok, I, i, i czy się dogadamy. I to w tym obszarze na pewno żadne zdjęcie, żadne, żaden tekst napisany no nie jest w stanie tego zastąpić. To nie ma takiej możliwości. Ja mam też taką refleksję, że właśnie. To z jednej strony pomaga nam przyciągnąć klientów i wyróżnić się na, na tle konkurencji, ale też z drugiej strony zachęcić właśnie tych klientów, którzy naprawdę będą doceniali z jednej strony tę usługę, a z drugiej strony obie strony będą zadowolone z tej współpracy, tak że jakby już na samym początku będzie wiadomo, za co płaci, nie? W sensie za jaką osobę, jak, jak ten kontakt będzie wyglądał, tak? No i jakby obie strony dzięki temu mogą być bardziej zadowolone. Tak, to jest trochę też tak, że mm, eliminuje nam to antyklientów, mówiąc prosto. Bo każdy, naprawdę każdy z nas ma klientów, których nie chciałby mieć. Po prostu ta współpraca byłaby trudna. I ona by nie była satysfakcjonująca dla dwóch stron, i to jest taka współpraca, na której się człowiek może naprawdę bardzo mocno wypalić w bardzo krótkim okresie czasu. Ja nie miałam takich doświadczeń, jeśli chodzi o siłę marki i klientki, które przychodzą do mnie tutaj, ale miałam wiele takich doświadczeń agencyjnie. I naprawdę uwierzcie mi, czasami jest lepiej nie zarobić jakichś pieniędzy, bo one po prostu nie są tego warte. I, i, i tutaj, no, no mówiąc wprost też to, że się pokazujemy w formie wideo, nam odsiewa antyklientów, takich, których byśmy po prostu, wiecie, no nie czulibyśmy się dobrze ani my, ani ta druga osoba, co nie? No zwłaszcza w świecie też małych biznesów i marki osobistej, kiedy to swoją twarzą, swoimi usługami pracujemy, tak? Więc też trzeba dbać o siebie i naprawdę z dystansem podchodzić do ilości, a bardziej do, do jakości. Dokładnie. Dobrze powiedz słuchaj, na koniec też jak e, współpracujesz e, w momencie, kiedy opracowujesz komuś strategię, e, gdzie to wideo jest dla ciebie, nie? W sensie, czy to jest jakiś a, punkt, który e, jest tym jednym z ważniejszych, czy to wychodzi po prostu gdzieś tam w trakcie, kiedy komu, klientka ci mówi, dobra, ja chcę e, też wideo, nie? A jeżeli o tym nie wspomina, to co robisz? Z większością klientek standardowo pracuję w takim sześciotygodniowym programie. I mniej więcej w połowie jest taki moment, kiedy określamy, jak już sobie jak już wiemy, kto jest klientem, jaka jest grupa docelowa, takie wiesz, te rzeczy podstawowe już mamy ogarnięte, to mniej więcej w połowie określamy sobie, jakie będą narzędzia komunikacji. Yy, I gdzie się za pośrednictwem czego się klientka będzie komunikowała. I tutaj zazwyczaj na tym etapie. Wychodzi temat wideo, w jaki sposób ono będzie wykorzystywane, jak będzie tworzone i do czego ma służyć. Tak jak mówiłam, raczej się nie zdarzają klientki, które nie biorą pod uwagę wideo, bo nawet te, które nie chcą wideo w danym momencie, to one, one by chciały, ale wiedzą, że to jeszcze nie jest ten moment dla nich. I ja mam też w podejściu z klientkami, mam, jakby szanuję to, że ktoś ma na dany moment jakieś, no nie wiem, obawy, przekonania, albo po prostu czegoś nie chce. I zazwyczaj rekomenduję najlepsze rozwiązania, ale do niczego nie namawiam. Jeśli ktoś mówi, że nie jest gotowy, to szukamy innych. Więc rzadko jest tak, że to wideo wychodzi z mojej strony, bo nie ma takiej potrzeby. W sensie zazwyczaj ono już wychodzi z drugiej strony i nawet jeśli nie jest wzięte pod uwagę w strategii w tym momencie, to docelowo jest ta chęć tego tworzenia wideo. Pocieszasz mnie <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie żebym miała jakieś wątpliwości, bo, bo sama uważam, że wideo jest jednym z najmocniejszych narzędzi mimo wszystko marketingowych. W branżach, w których pracuje się osobiście, gdzie, gdzie jest ten rozwój, taka praca rozwojowa, czy praca z ciałem, z którymi najczęściej pracuje, więc tu jest a, no po prostu ten, ten moment, który i tak przyjdzie, nie? Że, że będziesz musiała zacząć wykorzystywać to wideo. Super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za tą rozmowę. Myślę, że temat wideo można by jeszcze długo ciągnąć, ale to jest właśnie. Ten moment, w którym zaczynasz się zastanawiać, czy okej, okay, idę w um, tą bardziej profesjonalną stronę, czy, czy jednak na razie, jakby skupiam się na, na innych działaniach, powiedz, jak z Tobą można współpracować, gdzie cię można znaleźć. Jeszcze zanim to powiem, yy, to dopowiem tak na koniec, bo mi taka refleksja przyszła, że jeśli się ma duży problem z tym, żeby zacząć robić samodzielnie wideo, to wcale nie jest tak, że od tego trzeba zacząć. Bo czasami jest to łatwiej zacząć. Od stworzenia wideo z kimś, żeby później była większa łatwość w, w tym, żeby sobie te takie wideo do codziennego użytku promocyjnego y, tworzyć i wykorzystywać, tak? Że, że czasami m, to wideo profesjonalne ono wcale nie musi być kolejnym etapem, bo od niego w sumie właśnie można zacząć i może się okazać, że tak będzie mm, łatwiej. A, a jeśli chodzi o współpracę ze mną, y, to tak jak wspomniałam, Standardowo pracuję w tygodniowych programach, w trakcie którego tworzymy strategię z klientkami. Oprócz tego mam różnego rodzaju pakiety konsultacyjne. Tworzę też takie, takie wydarzenia warsztatowe, no, w zależności od okazji. Teraz mam taki plan, żeby stworzyć coś na jesień, ale o wszystkim można się dowiedzieć albo u mnie na Instagramie. Zapraszam, Siła Marki. Albo posłuchać podcastu, tam zazwyczaj podchodzę do tematów bardziej wyczerpująco. I jeśli ktoś jest zainteresowany strategią marketingową i w ogóle prowadzeniem marketingu dla swojej małej marki, to zapraszam na Spotify, na Apple Podcasts i na YouTubie można znaleźć wszystkie odcinki podcastu też pod nazwą Siła Marki. Świetnie, ja Wam jeszcze raz bardzo polecam współpracę z nią. Jak wideo wychodzi mi dobrze, tak w działaniach marketingowych, nazywam siebie królową chaosu, a Ania na białym koniu po prostu wjeżdża tutaj i pokazuje gdzieś te drogowskazy, jak to można ogarnąć. Także już sobie oszczędzę zęby na kolejny rok i ogarnięcie większego etapu niż tylko jednej kampanii. Także również śledzę na bieżąco Twoje podcasty i serdecznie polecam. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, Neto, za zaproszenie. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia, usłyszenia.